Z dzieła świętego bazylego wielkiego biskupa, reguły dłuższe. Miłości Boga nie nabywa się na drodze poznawania przykazań. Podobnie jak korzystania ze światła, pragnienia życia, miłości do rodziców czy wychowawców, nie nauczyliśmy się od innych. Tak samo, owszem, daleko bardziej, miłości Boga nie otrzymujemy przez nauczanie z zewnątrz. W samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania. Poznanie Bożych Przykazań rozbudza owo nasienie, troskliwie je pielęgnuje, roztropnie żywi i przy Bożej pomocy doprowadza do pełnego rozwoju. Dlatego, pochwalając Waszą pilność, niezbędną do osiągnięcia tego celu, będziemy się starali z pomocą Bożą, i z pomocą waszych modlitw obudzić, według danej mi przez ducha świętego umiejętności, ukrytą w was iskrę miłości Bożej. Przede wszystkim należy powiedzieć, iż zanim otrzymaliśmy od Boga przykazania, wcześniej jeszcze otrzymaliśmy odeń zdolność i moc do ich wypełniania. Dlatego nie możemy narzekać, jak gdyby wymagano od nas czegoś niezwykłego. Ani też wynosić się, jak gdybyśmy ofiarowywali więcej niż otrzymaliśmy. Otóż, kiedy posługujemy się w sposób godny i właściwy otrzymanymi darami, życie nasze staje się pobożne i bogate w cnoty. Kiedy zaś czynimy z nich niewłaściwy użytek, popadamy w wady. Taka jest zresztą definicja wady. Niewłaściwe i przeciwne Bożym przykazaniom posługiwanie się umiejętnościami, które Bóg nam dał dla czynienia dobra. I na odwrót, cnota, której Bóg pragnie, polega na korzystaniu z tych samych umiejętności zgodnie z Bożym nakazem i w dobrej intencji. To, co powiedzieliśmy wcześniej, dotyczy także cnoty miłości Boga. Zanim otrzymaliśmy przykazanie miłowania Boga, już wcześniej, od urodzenia została nam dana moc i umiejętność miłowania. Nie osiąga się jej przez przekonywanie od zewnątrz, ale każdy może się jej nauczyć w sobie i przez siebie samego. Z natury bowiem pragniemy tego, co piękne i dobre, nawet jeśli nie dla wszystkich to samo wydaje się dobre i piękne. Podobnie też nie potrzebujemy, aby ktoś uczył nas miłości do rodziców i krewnych. Spontanicznie zaś okazujemy życzliwość tym, którzy nam dobrze czynią. A cóż bardziej, pytam, godne jest podziwu od Bożego piękna? Cóż bardziej radosnego i ujmującego niż rozważanie majestatu Boga? Czyż jest jakieś pragnienie duszy tak gwałtowne i mocne, jak to, które Bóg wlewa do duszy oczyszczonej z wszelkiego grzechu i wołającej? Zraniona jestem miłością. Niewypowiedziany w ogóle i niewysłowiony jest blask Bożego Piękna.